Ja wierzę, że każdy z nas ma Biblię, bo mam dzisiaj wam zamiar zadać bardzo ważne pytanie. A pytanie brzmi, gdzie jesteś i kim jesteś? Gdzie jesteś i kim jesteś? Powiesz, o, jestem w kościele. Tak? Powiesz mi może, jak cię zapytam, kim jesteś, to powiesz mi, jestem kontraktorem. Jestem saksofonistą, powiedziałeś, tak? Wspaniale. Ale ja się nie pytam, co robisz. Tylko kim jesteś. Czy możesz powiedzieć? Człowiekiem. To za mało. Dzieckiem Bożym. Wspaniale. Dlaczego wszyscy tego nie powiedzieli? A może jednak mamy problem, może jednak musimy dzisiaj usłyszeć to, co będziemy słyszeć. Pewien człowiek Kościoła chrześcijańskiego staje przed bramą piekła. Członek Kościoła staje przed bramą piekła. Diabeł go pyta, czy wiesz, dlaczego tu stoisz? Dlaczego się tu znalazłeś? Człowiek myśli i po chwili odpowiada. No właśnie, zastanawiam się, co Bóg mi chce przez to powiedzieć. Wiesz, co ci powiem? Nie czekaj na tą chwilę, kiedy to pytanie padnie w twoim kierunku, w tym miejscu, bo to już będzie za późno na jakąkolwiek odpowiedź. Zastanów się poważnie nad tym, czy jesteś tylko członkiem Kościoła, czy członkiem rodziny Bożej. Czy możesz być nazwany chrześcijaninem, czy tylko dlatego, że jesteś członkiem Kościoła? To bardzo ważne pytanie, kochani. Nie oburzaj się, nie zakładaj z góry, że będzie nudno, że wszystko wiesz, bo może się okazać, że dowiesz się coś, czego jeszcze nie wiesz. Nauczamy na ten temat w naszym Kościele bardzo często i przekonasz się dzisiaj, czy naprawdę jesteś tym, za kogo się uważasz, albo podajesz innym, że jesteś. Często wpadamy w pewną rutynę przychodzenia do Kościoła. Na początku kochamy Jezusa całym sercem, całą siłą, z całej mocy swojej. Jest to pierwsza żarliwa miłość. Mamy pasję do głoszenia Ewangelii. Chodzimy, zaczepiamy ludzi, czy im się to podoba, czy nie. Często nawet się z tego powodu na nas obrażają, ale chodzimy coraz częściej do Kościoła i coraz częściej chodzimy do Kościoła i wydaje nam się, że właściwie to jest to, o co chodzi. Chodzenie do Kościoła i wpadamy w pewną rutynę, religijność. Jak byliśmy z Marysią, z moją żoną, jak widzieliście na urlopie w Stanach, które uważają się za najbardziej chrześcijańskie w tym kraju. Bo w tamtych okolicach to się tak nazywa Bible Belt, czyli pas biblijny. I tak naprawdę spotkaliśmy wszędzie chrześcijan. Nawet na tej stacji traktorów, na której żeśmy zjechali, prawda, z zepsutym samochodem, również znalazł się ten chrześcijanin, którego widzieliście na ekranie. Nawet Pan użył mnie do służby zaraz na początku wakacji. Zawsze Pan mi robi takie niespodzianki. Widzieliście, że w Merlin śpiewałem na koncercie grupy Gospel. Bóg stawia na naszej drodze chrześcijan. Byliśmy w kościele w Virginii również. Spotkaliśmy mnóstwo chrześcijan. Również poproszono mnie tam o modlitwę. Mieli zaufanie do mnie, że będę się modlił we właściwy sposób. Przecież mnie nie znali, prawda? Duch Święty pokazuje to, kim jesteśmy. Chrześcijanin pomagał nam w przetrwaniu 3 dni w górach, kiedy rozleciał nam się silnik w aucie i pomógł nam kupić nowe, wożąc nas po dealerach w najlepszym, czy najbliższym, powiedziałbym, miasteczku, które było i najlepszym w tym przypadku. Jedyne. Na każdym kroku spotkaliśmy chrześcijan. Na każdym kroku spotkaliśmy chrześcijan. Byłoby ciężko nie spotkać chrześcijanina tam. Prędzej można by było spotkać niedźwiedzia na ulicy niż nie chrześcijanina. Byliśmy w takim stanie, prawda, w zeszłym roku, gdzie było, prawda, więcej niedźwiedzi, co prawda, niż ludzi i niż chrześcijan, ale to jest rzadkością. A więc na każdym kroku spotkaliśmy chrześcijan. Prowadziliśmy z nimi rozmowy. I co? Okazywało się, że niewielu z nich ma świadectwo nawrócenia. Niewielu z nich. Nasz znajomy, Samarytanin, tak żeśmy go nazwali, mówił, chodziłem przez 6 lat do kościoła i postanowiłem się ochrzcić. Jak wam się to podoba? Jak będziecie długo chodzić do kościoła, powiedzcie swoim znajomym, to się będziecie mogli ochrzcić. Niektórzy się śmieją. Ale taka rzeczywistość. Bo to jest śmieszne.
Spędziliśmy dużo czasu razem. Siedział u nas w hotelu i słuchał świadectw i opowieści o działaniu Bożym. Puszczałem mu filmy, wideo i z moją córką Idą. Kiedy się rozstawaliśmy i w modlitwie dziękowałem Bogu za to, że postawił jego na naszej drodze, to on powiedział: nie, nie. To ja dziękuję Bogu za to, że postawił was na mojej drodze. Nigdy nie słyszał takich rzeczy. Nigdy nie słyszał, nie był doświadczył takiego chrześcijaństwa. Byliśmy tam krótko. Słyszał o was, słyszał wasze świadectwa nawrócenia, jak opowiadaliśmy o Kościele, o tym, do czego Kościół służy. Jest to miejsce przemiany, że nie można wejść do Kościoła i wyjść takim samym, że trzeba za każdym razem być w lekko chociażby przemienionym. I dziękował Bogu za to, co usłyszał. 6 lat chodził do Kościoła i się ochrzcił. A co z tobą? Co ty powiesz? Jaka będzie twoja odpowiedź na to pytanie, czy naprawdę i dlaczego jesteś chrześcijaninem? A dzisiaj nie będziecie mnie lubić. Myślę, że pytanie dlaczego nie jest tutaj najistotniejsze. Może uważasz, że to pytanie nie dotyczy ciebie. Dzisiaj zatem o tym się przekonasz. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. To Mateusza 3:2. Jan Chrzciciel mówił te słowa, upamiętajcie się, na pewno z podniesionym głosem. Na pewno nie mówił tego szeptem i na pewno nie mówił tego miło. Tylko krzyczał, upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże. Jeśli każdy z nas powinien tak krzyczeć na ulicach. Wracajcie, bo was zamkną. Ale mniej więcej z pasją i z mocą Bożą. Tak, aby wszyscy słyszeli. Jan tak mówił. Skąd wiemy, że wszyscy słyszeli? Nawet Mateusz słyszał, bo napisał to w swojej Ewangelii, prawda? Musiał słyszeć. Były tłumy ludzi. Jezus wołał tak samo w Mateusza 4:17 czytamy. Odtąd począł Jezus kazać i mówić. Zwróćcie na to uwagę, że Jezus począł, czyli rozpoczął kazać i mówić. I od czego rozpoczyna swoje kazanie? Upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Niebios. Co usłyszał od Jana? Dlatego tak mówił? W Ewangelii Marka 1:15 czytamy znowu słowa. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To jest Ewangelia, dobra nowina. O czym? O zbawieniu. Piotr nawoływał w Dziejach Apostolskich 2:38. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, otrzymacie dar Ducha Świętego. Upamiętajcie się, a potem dajcie się ochrzcić. Jeżeli chodzisz do Kościoła 6 lat, to może i się upamiętałeś. Ale upamiętać się możesz w jednym momencie i dać się ochrzcić. Pamiętajmy o tym, chrzest jest zawsze po upamiętaniu. Najpierw trzeba się upamiętać, potem ochrzcić. Dlaczego to takie ważne? O co tu chodzi? Czy nie można po prostu uwierzyć bez upamiętania i chodzić do Kościoła? Może i można. Tak się dzieje dzisiaj. Kościoły są pełne ludzi wierzących intelektualnie, ale nie upamiętałych. Nie upamiętanych. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że czasem słyszą tylko dobrą nowinę o zbawieniu, a nie słyszą złej. Kiedy człowiek słyszy tylko dobrą nowinę, nie przywiązuje do tego takiego znaczenia. Słyszymy wiele fajnych, dobrych rzeczy, ale kiedy one stają się najfajniejsze? Wtedy, kiedy je porównamy ze złymi. Jak człowiek umiera na raka i patrzysz na tego człowieka, który leży w grobie i ktoś ci przychodzi i mówi: słuchaj, ty jesteś zdrowy, ty nie umrzesz na raka. To dopiero to ma dla ciebie znaczenie. Jak się codziennie ktoś przychodzi i mówi: o, jak fajnie wyglądasz, zdrowy, kwitniesz zdrowo. No wiesz, każdy to mówi, wiesz o tym, jesteś tego pewien. Ale jakie to na tobie zrobi wrażenie, kiedy zobaczysz tego człowieka? A więc zanim się powie człowiekowi dobrą nowinę, to musi usłyszeć złą. Złą, ale jedyną prawdziwą, która mówi: jesteś chodzącym trupem. Jesteś chodzącym trupem. Nic ci nie pomożą twoje majątki, nie pomogą ci twoje dobre uczynki, nie pomogą ci modlitwy innych za ciebie, bo jesteś chodzącym trupem. Gdy jutro umrzesz, stajesz przed Bożym sądem, zostajesz skazany na wieczne potępienie. I nie ma żadnego wyjątku, jeśli nie uczynisz czegoś
jeśli nie przyjdziesz do Jezusa, nie przyjmiesz Jego ofiary i nie staniesz się w ten sposób dzieckiem Bożym, nie wejdziesz do Bożej rodziny, nie zostaniesz zbawiony. Jaką wtedy siłę ma taki przekaz dobrej nowiny? Kiedy mu powiesz, słuchaj, jesteś umarły, ale ja mam dla ciebie dobrą nowinę. Możesz być żywy i to na zawsze, przez całą wieczność. Ludzie nie słyszą tego w kościołach często. Może słyszą tylko Ewangelię, bo pastorzy, liderzy boją się ludziom mówić takie rzeczy, aby ich nie tracić, bo człowiek ci wtedy powie, nie osądzaj. Często to słyszymy. Ale to nam mówi Bóg. Bóg nas w tym upewnia. Marysia dopiero rozmawiała z jakąś kobietą, którą spotkała wczoraj czy przedwczoraj, starsza kobieta, i ona mówi, że ona nie wierzy. Marysia jej mówi, że nie ma czyśćca. Marysia to moja żona. Oj, mówi. Mówi, że nie ma czyśćca, ale kobieta mówi, to fajnie, bo ja w piekło też nie wierzę. I ja wiem, czy pomógł argument, że Chrystus w Nowym Testamencie więcej mówi o piekle niż o niebie. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, wierzysz Chrystusowi, nie tylko w Chrystusa, a nie wierzysz to, co mówi, to mówisz do Niego jakby w twarz, stanąć mu, ty jesteś kłamca. Tak? To tak znaczy? To ma to samo znaczenie. Dlaczego najpierw trzeba się upamiętać? Dlaczego trzeba mówić o upamiętaniu? Właśnie dlatego, żeby człowiek zdał sobie z tego sprawę, gdzie jest. Potem łatwiej mu będzie może dojść do tej dobrej drogi, może przyjąć tą dobrą drogę. Łatwiej mu będzie. Czy każdy z nas był w tym momencie, w tym miejscu? Wydaje mi się, że tak. Znamy z pewnością słowa listu do świętego Pawła do Rzymian, 1:18, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Gniew Boży się objawia. O tym ludzie muszą wiedzieć, że się gniew Boży objawia. O tym ty musisz wiedzieć, że grzech Boży się objawia. Co Paweł chciał przez to powiedzieć? Może słysząc te słowa powiesz, Pawle, ależ ja jestem chrześcijaninem. To dlaczego mam tego słuchać? Niech słuchają tego bezbożni. Ja nie tłumię żadnej prawdy. Ja ją głoszę. Możesz tak powiedzieć. Werset mówi, albo gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności, nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Powiesz, Panie Pawle, Panie Pawle, bracie Pawle, ależ ja tego nie czynię. Ja nie jestem bezbożny. Ja głoszę Ewangelię. Czyżby? Czyżby? A jak to robisz? Chcę się zapytać ciebie dzisiaj. Jak to robisz? Ustami czy czynem? Czy życiem? Bo często robisz to ustami, ale nie ma potwierdzenia tego w życiu. I taki człowiek, który cię słucha, co powie? I tutaj cię mam. List do Rzymian 1:29-32 mówi, są oni pełni wszelkiej nieprawości. Posłuchaj tego i zastanów się, czy jesteś którymś z tych, z tej listy. Ja cię nie będę o to pytał, nie musisz mi o tym mówić. Ale zastanów się. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości. To Paweł z listu do Rzymian. Chciwości, nikczemności. Są pełni również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga. Tak, nienawidzący, chociaż w Niego wierzą. Ale nie są Mu posłuszni. To Bóg i uważa swoich wrogów. Zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy wiedzą, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci. Nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Ojej, powiesz, jej, Pawle, to już naprawdę przesadziłeś w tym momencie. Mówisz chyba do pogan. A czyżby? Tak, masz rację, Paweł by powiedział. Mówię o poganach, ale jeśli wśród nich znajdujesz siebie, to przepraszam cię, ale kim jesteś? Może nie nazwiesz się poganinem. Powiesz, ja jestem członkiem kościoła. Jestem członkiem Harvest Bible Chapel. No i może jesteś członkiem kościoła fizycznie, ale nie duchowo. Czy to rozumiesz? Tak, musisz się czymś odróżniać, a więc posłuchaj uważnie.
Pamiętacie, co powiedział Jezus? Że po owocach was poznają. To najlepszy miernik chrześcijaństwa. On jest wyzerowany na Chrystusie. Rozumiecie? Musisz się więc porównywać z Nim, a nie z żadnym innym człowiekiem, nawet ze mną. Nie. Jezus jest wzorcem, jest wzorem. Od ciebie więc zależy, jak blisko będziesz tego wzorca. We Francji pod Paryżem, w mieście Sèvres, jak się nie mylę, jest taki wzorzec metra. Prawda? Jest on bardzo strzeżony i według niego produkowane są wszystkie inne urządzenia miernicze na całym świecie. W Londynie jest, w Greenwich, prawda? W Anglii jest taki zegar, który jest wzorcem czasu na całym świecie. I wszystkie zegary całego świata są z nim porównywane i do niego sterowane. Jak popatrzysz na swój zegarek i porównasz go z moim, to może się okaże, że twój chodzi trochę później. I będziesz miał usprawiedliwienie, że się spóźniasz. Ale kiedy go porównasz z czasem Greenwich, to się okaże, że twój zegarek możesz sobie wrzucić gdzieś do śmieci. Że nie jest doskonały. Czy rozumiesz, o czym mówię? Wzorzec jest niezmienny, nietolerancyjny. Prawda jest nietolerancyjna. Wzorzec jest nietolerancyjny. Tak musi być. Koniec. Tu jest metr. Tak musi być. Nie da się ani skrócić, ani wydłużyć. Tak musi być. Nie ma żadnej tolerancji. Jezus jest zawsze ten sam. Jego zmienić nie możesz. Musisz się dopasować do Niego. Czy więc to robisz? Czy porównujesz się z Nim, a nie ze swoim sąsiadem? Wtedy popatrz, jak wyglądasz. Popatrz do lustra, jak to mówi święty Paweł, prawda? To może się przestraszysz. Kochani, w takim porównaniu każdemu z nas coś będzie brakowało, prawda? Każdemu z nas, mi również. Ale to nie może być tłumaczeniem się. W Hebrajczykach 12-14 czytamy: dążcie do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Chodzenie do kościoła nie jest uświęcaniem się. W Mateusza 7:17-21 czytamy: tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. W tym roku chciałem poprawić swoją jabłoń, bo była zła i rodziła złe owoce i popsikałem ją jakąś chemią, która miała jej pomóc i owoców nie ma w ogóle. Ani jednego. A więc może my często też się psikamy taką chemią, wiecie? No, wydaje nam się, że jest dobra dla nas. Idziemy w świat, słuchamy ludzi, poradnictwa różnego rodzaju, psychologów, rozumiecie, zaklinaczy węży, może nie zaklinaczy węży, ale jakichś jasnowidzów, czy wróżek, czy wróżbitów. Rozumiecie? Pryskamy się takimi śmieciami, taką chemią, która powoduje to, że w ogóle owocu nie będzie. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. A co woli? A co? Jaka jest wola Ojca? Upamiętaj się, nawróć się. Upamiętaj się i nawróć się. To jest wola Ojca. Wolą Ojca nie jest to, żebyś chodził do kościoła, żebyś chodził na pielgrzymki, żebyś się modlił do święty, do obrazów, do figur. Nie. Wolą Boga jest: upamiętaj się i przyjdź do mojego Syna, do jedynego Zbawiciela, do jedynego pośrednika pomiędzy mną a tobą i nie będziemy mieli problemu ze sobą. Ja cię będę słyszał, ty będziesz mnie również słyszał, będziemy razem współpracować, będziemy razem żyć. Ja cię będę naprawiał, będę cię wzmacniał, będziesz się uświęcał we mnie. Jeżeli będziesz czynił jakieś inne rzeczy obok, to tylko tracisz czas. Nic ci to nie pomoże. Nic ci to nie pomoże. Zero. Nie możesz nic uczynić, żebyś dodać do tego, co ja już zrobiłem, do ofiary mojego Syna. Jeśli cokolwiek starasz się uczynić, to traktujesz mnie również nie tak, jak powinieneś traktować, bo ja powiedziałem, że z łaski jesteś zbawiony. Z mojej łaski. Ja ci dam łaskę przez twoją wiarę, ale z mojej łaski, Bóg mówi, jesteś zbawiony. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Więc jeśli cokolwiek próbujesz dodać do mojej łaski, to uważasz, że musisz mi za to zapłacić. A jeśli za łaskę musisz mi zapłacić, to mnie obrażasz, ponieważ staje się to dla ciebie należnością, a tobie się tak naprawdę nic nie należy. To jest moja łaska. Możesz ją wziąć za darmo.
Proszę. Tak mówi Bóg. Ludzie kombinują, tyle rzeczy robią, tyle hokus pokus tworzą, różne doktryny, prawda, najprzeróżniejsze obyczaje kościelne, prawda, żeby się przypodobać Bogu. A Bóg się z tego śmieje i Bóg mówi co? Obrzydły mi wasze modlitwy, obrzydły mi wasze pieśni. Obrzydły mi wasze pieśni, bo jesteście ludźmi twardych karków i kamiennych serc. Tak mówi Bóg. Mówi, że jest dla niego obrzydliwością modlitwa niesprawiedliwego. Tak mówi. Ja tego nie zmienię. Ja tylko powtarzam to, co Bóg mówi. I po to tu jestem, żeby mówić to, co Bóg mówi, a nie to, co człowiek chce słyszeć. Czytajmy Biblię. Ciężkie to, prawda? Ale jedyne, kochani, jedyne. Jakie zatem masz owoce na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy. Wiem, że jesteś w procesie i możesz tych owoców mieć mniej lub więcej, ale pamiętaj, strzeż się złych owoców, bo one wydadzą cię, kim jesteś. Rozumiesz? Nie ukryjesz tego. Bo cię ktoś według nich określi. Wtedy może się oburzysz i powiesz, nie osądzaj. No ale przecież po owocach cię poznają. I każdy ma prawo to powiedzieć, jeśli twój owoc widzi. Tesaloniczan 4:3 czytamy, taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. A więc zróbmy sobie pewien test. Myślę, że każdemu z nas się to przyda. Test autentycznego nawrócenia. Jak macie na końcu Biblii puste strony, na których możecie robić notatki, róbcie je. Jeżeli nie macie, nasi aszerzy was zaopatrzą na pewno w kawałki, jak w kartki papieru i ołówki, czy coś do pisania, podnieście tylko ręce, że nie macie. Zrobimy sobie taki test. W drugim z liście do Koryntian 5:17 czytamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Ha, ha, ha. Możemy powiedzieć. Ha. Skąd ja to znam? Oto wszystko stało się nowe. Czy naprawdę wszystko stało się nowe? Ale tak jest życzenie Boże. Oczywiście jesteśmy w procesie odnawiania. Nie wszystko stało się nowe. Ja po sobie też mogę stwierdzić, że nie wszystko stało się nowe. Nawet marynarkę mam starą. Czy o to chodzi? Kochani, nowe serce mamy mieć. Nowe serce. Ciała nie odnowimy, ale serce możemy odnowić. Czy była w twoim życiu taka chwila, kiedy szczerze odwróciłeś się albo odwróciłaś się od swoich grzechów? Odpowiedz to sam sobie, sama sobie. Czy była taka chwila? Odwróciłaś się. To nie ma tego samego znaczenia, co wyznałeś grzechy, czy wyznałaś. Ale czy się odwróciłaś, czy odwróciłeś od grzechu? Kiedy chodziliście do spowiedzi, mieliście sprawę załatwioną, prawda? Ksiądz dał rozgrzeszenie. Ha, jestem wolny, mogę teraz sobie znowu nagrzeszyć, może zdążę za tydzień znowu przyjść, może nie będzie kolejki takiej dużej. Tak nie pracuje. Wyznajesz Bogu grzechy? Wyznajesz? Bóg mówi, nie czyń tego więcej. Ja się nie dam siebie naśmiewać. Czy była w twoim życiu taka chwila, kiedy szczerze uwierzyłeś, czy uwierzyłaś, że Jezus umarł za twoje grzechy? My często mamy z tym problem. Ja miałem z tym problem. Ja wiedziałem, że umarł, ja wiedziałem, że w Jezusie jest zbawienie, ja wiedziałem, że w Nim jest życie wieczne, ale nie mogłem zaakceptować tej prawdy, dopóki nie zaakceptowałem tego, nie zrozumiałem, dlaczego On musiał umrzeć za moje grzechy. Nie będę się teraz rozwodził na tym tematem, ale jak ktoś nie wie, chce ze mną porozmawiać po nabożeństwie, zapraszam, powiem wam, zrobię wam krótki wykład na ten temat, dlaczego Jezus musiał umrzeć za nasze grzechy. W Ewangelii Marka 16:16 czytamy, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ja kiedy bym to przeczytał 20 lat temu, to bym powiedział, ho, jestem zbawiony, bo ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Byłem ateistą, ale wierzyłem w Jezusa Chrystusa. Jeśli przyszedł do mnie brat Amerykanin, który jest bardzo obciążony, a jego matka ma raka i ma 80 prawie lat i on strasznie kocha i ona jest umierająca i nie chce przyjąć Jezusa. Ona mówi, że ona wierzy. I on nie wie, co ma powiedzieć, bo on już traci argumenty. Ja mówię, słuchaj bracie, powiedz jej tak, że Bogu nie, to co słyszycie nieraz, ja mówię, prawda, że Bogu nie zależy na tym, żeby wierzyć w Niego. I diabeł wierzy, i demony wierzą, i na pewno nikt nie chce być z nimi w tym samym miejscu. Ale powiedz mamie, że Bogu chodzi o to, żeby wierzyć Jemu. On na początku nie mógł tego zrozumieć, bo to jest taki niuans językowy, prawda? Belief
In God, in believe God. On mi mówi, co ty masz na myśli? Ja mówię, to, że nie chodzi tu o intelektualną wiarę. Ja też miałem intelektualną wiarę, wierzyłem, że Jezus istniał. Że był taki gość dobry, chodzący po świecie, prawda, nauczający ludzi, filozof może jakiś, prawda, taki Samarytanin, który ludziom czynił dobrze i był uzdrowicielem, dzisiaj też jest wielu uzdrowicieli. I miałem z tym problem, ale miałem problem z tym, żeby uwierzyć, dlaczego on, może nie tyle uwierzyć, ale zrozumieć, dlaczego umarł na krzyżu. Wierzyłem w to, że go ukrzyżowali źli ludzie, prawda, komuś się nie podobał, może politycznie, tak sobie to myślałem. Ale dlaczego musiał za mnie umrzeć? Tego nie mogłem zrozumieć. A więc czy była w twoim życiu taka chwila, kiedy szczerze uwierzyłeś, że Jezus umarł za twoje grzechy? Ponieważ kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie... Znowu tu mamy następny przekaz. Najpierw uwierzyć, potem ochrzcić się. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie. Nie ten, kto zostanie, kogo ochrzczą, a potem ewentualnie uwierzy albo nie. Następnie, czy była w twoim życiu taka chwila, kiedy szczerze poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi? Bo kiedy stoisz w obecności drugiego człowieka albo tutaj baptysterium i wyznajesz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem i mówisz tak, Panie, bądź moim Panem i Zbawicielem, bo z tego mam zbawienie i cię dowody myk, prawda, ktoś tam i już wychodzisz zbawiony, się cieszysz, fruwasz w obłokach, że już będziesz miał życie wieczne. Tak, będziesz miał. Jeżeli to uczyniłeś szczerze, to znaczy, jeżeli z Chrystusa uczyniłeś swoim Panem, a nie Zbawicielem. Dopóki On nie będzie twoim Panem, to nie będzie twoim Zbawicielem. On musi zapanować nad tobą. Pan to nie jest, że przez dużą literę piszesz Pan Krupiński, Pan Jezus. Nie, On panuje nad tobą, On ma nad tobą panować. Musisz mu oddać swoje życie, ster, swoje kierownicę swojego życia w jego ręce. Czy Jezus Chrystus jest Panem twojego życia i czy wyznałeś to wobec innych, szczególnie wobec swoich domowników? Często jest tak, że my wobec domowników najpóźniej to wyznajemy, bo boimy się prześladowań. Oczywiście nasi bracia i siostry są prześladowani, wiemy to, ale to nie zwalnia cię od tego, żeby domownicy twoje o tym wiedzieli, kim jesteś. Często w pracy czy w szkole nie wiedzą, że jesteś chrześcijaninem. Co to za chrześcijaństwo? Rzymian 10:9 mówi, to już powtarzałem, bo jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. A co z Bożym Słowem? O jakże miłuję zakon Twój, przez cały dzień rozmyślam o nim, to Psalm 119. Słowo Twoje jest całkowicie czyste, dlatego kocha je sługa Twój. Czy kochasz Słowo Boże? Czy rozważanie Bożego Słowa jest potrzebą Twojego serca? Rozważanie Bożego Słowa. Rozmawiałem z jednym z braci naszych, smutno mi o tym powiedzieć, nie powiem oczywiście kto, i pytam go, a dlaczego nie masz Biblii w ręku? O, bo ja bardzo wierzę pastorowi, ja wierzę w to, co pastor powie, nie muszę tego sprawdzać. Czy rozważanie Bożego Słowa jest potrzebą twojego serca? Czy znajdujesz na to czas i czy ten czas jest dla ciebie ważny? Czy podporządkowujesz swoje życie życiu temu Słowu? Czy jako rodzina rozmawiacie o Słowie Bożym i o Bogu? Czy się z tym czaisz? Pomówmy o pokorze. Bo tak mówi ten, który jest wysoki, wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję nad wysokim i świętym miejscem, lecz jestem też z tym, który jest skruszony, pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. To Księga Izajasza, 57 rozdział. Czy uznajesz fakt objawienia ci przez Boga twojego grzechu? Czy uznajesz, kiedy Bóg ci pokazuje, że jesteś grzeszny czy grzeszna? Czy wyznajesz swoje winy innym, jeśli zgrzeszyłeś czy zgrzeszyłaś przeciwko Nim? Czy zostawiasz to, wiesz, Panie, Ty za mnie to załatw? Czy cieszysz się z sukcesu innych, kiedy Twoje działania nie są nawet zauważone? Popatrz na to. Czy uważasz innych za wyższych od siebie? Ostatnio dostaliśmy u pastora Jamesa taką wielką tabliczkę, którą Maria widziała na moim biurku. Wszyscy mieliśmy sobie to przykleić na biurku, że uznaje innych wyższych od siebie. No wiecie, trudno mi uznać w rzeczywistości takiego brata, ale wiecie, że to nie o to chodzi. Nie chodzi o wzrost.
A więc, czy uważasz innych za wyższych od siebie? Czy cieszysz się, kiedy komuś innemu się powiedzie, ale szczególnie komuś z twojej rodziny? A co z posłuszeństwem? Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Powinniście mi współczuć. Zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie z wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Ja chyba czynię to z wystarczającą radością, prawda? Więc może mnie uniknie to, o czym tutaj jest napisane. Samuel odpowiedział, czy takie ma pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla pana głosu? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Dzisiaj my może tego nie rozumiemy, ale w tamtych czasach to było wielkie coś, tłuszcz barani. To było wielkie bogactwo, mieć tłuszcz, prawda, mieć kawałek baraniny, oliwki, prawda, olej i winogrona. To było wszystko, wkoło czego się i ryby się całe życie kręciło. Czy jesteś posłuszny temu, czego Bóg od ciebie oczekuje? Czy jesteś poddana władzy, jaką Bóg nad tobą ustanowił? Czy uznajesz autorytet liderów w Kościele? Tesaloniczan 5, 12, 13 czytamy. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. O, tego to byśmy nie chcieli tu widzieć w tym wersecie. Najchętniej byśmy to wykreślili, prawda? Taki lider jest najmilszy wtedy, kiedy mi mówi same miłe słówka. I jest godny poważania. Ale kiedy mnie napomina, to już nie. To już wara ode mnie. On nie ma miłości. Słyszę to od czasu do czasu. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Czyste serce. Jeszcze mam kilka i skończymy. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To pierwszy list Jana 1:9. Czy wyznajesz swoje grzechy? Czy nazywasz je po imieniu? Czy dbasz o to, by lista niewyznanych grzechów była jak najkrótsza, a najlepiej, żeby w ogóle jej nie było? Czy wyznajesz je tylko, jak Bóg ci to pokaże? Czy zwlekasz tak długo, jak wytrzymasz? Czy jesteś gotowy porzucić swoje grzechy ze względu na Boga? Nie na innych. Pamiętaj, Bóg ma kamerę wszędzie, gdzie jesteś. Czy porzucasz i wyznajesz swoje grzechy, jakie popełniłeś wobec innych? Czy ma w związku z tym czyste sumienie? Przy tym sam usilnie staram się o to, aby wobec Boga i ludzi miał czyste sumienie. Zawsze czyste sumienie, mówi święty Paweł w Dziejach Apostolskich w 24 rozdziale. Nie dążysz do tego, a powinieneś dążyć, by osoby, wobec których postąpiłeś źle, które obraziłeś, przebaczyły ci. Czy robisz coś z tym? Czy przyjdziesz do nich i poprosisz o przebaczenie? Czy uważasz się za niewinniątko? Powiesz, ja nie będę nikogo prosił. To mnie powinni poprosić. Czy masz czyste sumienie wobec innych ludzi? Czy szczerze możesz powiedzieć, nie ma nikogo takiego, kogo obraziłem albo zrobiłem coś przeciwko niemu i nie poprosiłem o przebaczenie? Czy twoje stosunki ze wszystkimi są uporządkowane? Czy kładziesz się spać, mając świadomość tego, że są ludzie, z którymi się jeszcze nie pojednałeś czy pojednałaś? Ze wszystkimi pokój miejcie, o ile to od was zależy, mówi święty Paweł. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Grzeszcie, ale nie. Przepraszam, gniewajcie, ale nie grzeszcie. Czyli nie grzeszcie w tym gniewie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym.